Dzień dobry serdecznie witam. Dzisiaj chciałem krótko powiedzieć na temat opłaty mocowej. Tutaj mamy pokazaną tabelkę pokazującą powyżej zużycie, ilu godzin rocznie płacimy jaką opłatę miesięcznie. Do tej opłaty należy dodać oczywiście podatek VAT. Dzięki Państwu otrzymałem bardzo dużo faktur i te dane mogłem umieścić tutaj w tabelce w Excelu. I będę chciał bardzo krótko je teraz omówić, te najważniejsze rzeczy, które Państwa i mnie interesowały. Mamy pierwszą fakturę na 82,80 zł. 80 groszy. Ta osoba brał z sieci 2147 kWh, wprowadził do sieci 794 kWh. Najważniejsze w tych wszystkich moich fakturach jest to, że osoby nie mają w ogóle opłaty za zużytą energię elektryczną, ponieważ mają w magazynie energii zapas z tym tego roku i nie muszą nic za nic więcej płacić niż opłaty stałe i opłata mocowa. Ilu zużyty energii elektrycznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 2858 kWh, czyli Tutaj teoretycznie zakład energetyczny sugeruje, że tyle energii zostało zużytej. Tutaj ten widz nie płacił za energię, ponieważ produkował ją też z fotowoltaiki, ale oczywiście pobierał przez licznik prądu przez wskazanie 1.8.0 energię, tą swoją własną energię odbierał w ilości 2 MW 800, czyli tak jak patrzyliśmy tutaj. Jest to ta najwyższa, dokładnie ciut ponad tą graniczną, kiedy opłata wynosi 10,46 zł. I możemy to teraz sprawdzić. Tak, jest 10,46 zł. W Excelu zostało to wcześniej opisane. Data wystawienia faktury. Energa. Ilość 2858. Opłata mocowa 10. Akcje za... 5 groszy za każdy kilowatogodzinę prądu. Tutaj tą akcyzę widzimy w tym miejscu. Proszę zobaczyć, że ona jest liczona od pobranej energii, czyli dokładnie tyle, ile energii zostało pobrane, i nieważne, że to jest nasza własna energia, którą odbieramy. My musimy akcyzę płacić w wysokości tutaj 5 zł za megawatogodzinę, czyli 5 groszy za kilowatogodzinę. 5 groszy plus VAT oczywiście. Ostatnia rzecz opłata stała. Tam widzieliśmy 82 zł za 3 miesiące, daje nam to 27 zł za miesiąc, a rocznie za posiadanie energii elektrycznej musimy w tym przypadku zapłacić 331 zł. To są roczne opłaty. Wynikające tylko z posiadania energii elektrycznej, ponieważ prąd jest nasz, nasz własny z fotowoltaiki. Drugi przykład od tego samego widza. Po dwóch miesiącach otrzymał drugą fakturę, tym razem na 52 ,73 zł, 73 grosze. Co istotne, tutaj widzimy, że ilość użytej energii w ciągu ostatnich 12 miesięcy uległa zmniejszeniu. Mamy tylko 2543 kWh. A proszę zobaczyć, że to jest poniżej tej górnej granicy, więc w tym momencie opłata mocowa powinna wynieść tylko 7,47 tylko, ale to nie jest tylko. Opłata mocowa mamy 7,47 zł, czyli dokładnie tak jak mówiłem. Tutaj widać, że opłata mocowa faktycznie zależy od zużytej energii. Opłata za energię wynosi 0, ponieważ jest zużycie 0 kWh. Wszystko udało się skompensować. Mamy akcyzę od 2225 kWh w wysokości 5 zł, czyli 11 zł płacimy podatku akcyzowego od własnego prądu, ponieważ jest to nasz własny prąd wysłany do sieci energetycznej i odebrany z powrotem. Dobrze, że nie płacimy akcyzy jako odbiorca energii, a nie jako producent, ponieważ wtedy byśmy mieli tę kwotę powiększoną o 20%. Tyle energii więcej musimy wysłać, żeby odebrać z powrotem tylko 80% energii, którą wysłaliśmy. Tutaj ten przypadek opisałem. Widzimy, że 2543 kWh zużycie energii elektrycznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy opłata mocowa 7,49 zł. akcyza czyli za ten prąd, który naliczy na licznik 1,805 groszy I opłata za 2 miesiące w tym przypadku 52 zł. Miesięcznie 26, całorocznie 316 zł tylko za posiadanie energii elektrycznej. Ostatni ciekawy przykład, jest to tym razem faktura z PGE. Mamy tutaj do czynienia z taryfą G12W. Za jeden miesiąc jest zapłata 47 ,10 zł. 10 groszy. Tak wygląda rozliczenie tej energii elektrycznej. Tutaj mamy wysłany pobór. Energii czyli 1,81 i 1,82, ponieważ to jest dwustrefowa taryfa i w taryfie dziennej, w taryfie nocnej. Oraz mamy wprowadzenie do sieci ilości odpowiedniej energii. Dużo więcej nasz widz wprowadził energii niż pobrał. Widzimy to tutaj. Mimo skompensowania tej energii jeszcze mu zostało na kolejny okres rozliczeniowy. I najważniejsze rozliczenie. Tak jak mówiłem, w tym przykładzie również mamy zerowy, zerową opłatę za energię pobraną z sieci. Mamy opłatę mocową, tutaj już PGE pokazało, w którym zakresie znajdujemy się. 1200 do 2800 za tą opłatę mocową płacimy 7,47 zł plus VAT, czyli 9,19 zł zużycie energii w 2020 roku 935 kWh ale widzimy, że opłata mocowa naliczona jest od 1200 do 2800 kWh w tym przedziale, dużo wyższym niż zużycie energii, ponieważ opłata mocowa nie jest, nie jest liczona od zużycia energii, czyli od tego za ile, ile energii my płacimy w tym przypadku jest to zero, prawda? Tylko jest patrzona od poboru dokładnie od tyle ile energii pobraliśmy z sieci energetycznej to że my ją następnie kompensujemy z energią prowadzoną w wcześniejszych miesiącach to powoduje tylko i wyłącznie że za nią nie płacimy ale jest to liczone do opłaty mocowej tutaj na pierwszej stronie faktury mamy informację że została naliczona akcyza od 547 kWh energii w wysokości 2,74 zł, czyli dokładnie 5 zł od 1 MWh energii elektrycznej. Taka sama opłata od każdego dostawcy energii, tylko zapisana tutaj w innej pozycji, w innym miejscu. 547 kWh to dokładnie jest suma tych poborów. I jak patrzymy na. To zestawienie moje: zużycie energii w ciągu 12 miesięcy 935, opłata mocowa 7 ,47 zł, 47 groszy, czyli z vat 919. Jest to liczone nie z tej kwoty, tylko z tej wyższej, z wyższej stawki: akcyza za 5 groszy, opłata za 1 miesiąc 47 groszy, a za 12 miesięcy 565 zł. Dużo więcej niż w przypadku Energa, ale dlatego, że to jest taryfa G12W. Policzyłem, jakie opłaty są za energię sieciową. Jest to z VAT-em już 27 zł dla gospodarstw o najmniejszym zużyciu energii elektrycznej, a 154 zł dla tych, co zużywają ponad 2,8 MWh energii elektrycznej rocznie. W Polsce znajduje się 14,9 miliona gospodarstw domowych. Tutaj mamy taką informację: 14,9 wszystkich gospodarstw domowych. Zważywszy, że wszystkie one będą zużywały energię w tym najniższym zakresie, państwo polskie dostanie 411 milionów rocznie. Jeżeli to będzie drugi zakres, 985 milionów złotych rocznie, a w tym najwyższym, w tym środkowym zakresie, w tym, którym występowali nasi widzowie, 1,5 miliarda złotych rocznie. Nie liczyłem tej najwyższej stawki, ponieważ myślę, że nie, nie, można uśrednić, że średnio to jest ten przedział, w związku z tym średnio w Polsce. Rząd Polski otrzyma pieniądze za to, że elektrownie węglowe nie produkują prądu, a... Są w gotowości, żeby go produkować. Wchodzimy na stronę polskich sieci energetycznych. Proszę zobaczyć, w tym momencie Polska importuje z zagranicy 465 MW energii elektrycznej. Importuje, czyli nasze elektrownie ciepne mogą cały swój prąd sprzedać, a i tak brakuje go i trzeba go dokupić. Mimo to my płacimy te 1,5 miliarda złotych elektrowniom ciepłym za to, że nie używają całej swojej mocy. Tak twierdzi rząd. W ciągu dnia na tą stronę można wejść i zobaczyć, że w ciągu dnia, mimo że pracuje pełną mocą fotowoltaika i wieje wiatr, nadal kupujemy prąd z zagranicy. Naprawdę jest bardzo mało wyjątków, kiedy tego prądu się nie kupuje, z tego wynika, że tak naprawdę mamy za mało elektrowni cieplnych i one wszystkie, mimo że chodzą pełną mocą, produkują za mało energii. Dlatego, jak nie pamiętacie Państwo, niedawno, miesiąc temu otworzono nowy blok energetyczny i budowano Ostrołękę za 1,5 miliarda złotych. Nie udało się, ale jest prąd bardzo potrzebny, no i teraz Polska chce budować elektrownię atomową, ponieważ Polsce brakuje energii. Mamy deficyt energii, ale mimo to rząd uważa, że musimy ponosić opłaty za op tak zwaną opłatę mocową, za to, że elektrownie nie, nie pracują tak wydajnie z taką mocą, na jaką zostały zaprojektowane. Ja tego nie rozumiem. Może to rozumieją inni ludzie, trudno powiedzieć, ale na szczęście Unia Europejska narzuciła Polsce konieczność istnienia takiej sieci, takiej strony internetowej www.pse.pl, gdzie możemy zobaczyć co dokładnie 5 minut, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o eksport, import, produkcję energii elektrycznej w Polsce. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.